Szanowni Państwo, rozpoczynamy posiedzenie Rady. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że posiedzenie Rady jest prawomocne w obecności radnych i stanowiącej forum do podejmowania uchwał. Otwieram 27. sesję Rady Dzielnicy 6. Donowice. Witam serdecznie przybyłych gości na dzisiejszą sesję. Między innymi panią Katarzynę Mittelstedt, Kamilę Kwaśniak z Fundacji Stańczyka, którzy od dłuższego czasu nam towarzyszą. Witam również serdecznie panią Joannę Sardowy i drugą panią, która przybliżyła nam stąd młodzież dzisiaj na naszej sesji, a młodzież uczy się w drugim gimnazjum MCE. Także witam was serdecznie. Chcę powiedzieć, że w ubiegłym roku również prowadziłem takie zajęcia w ramach tego programu z młodzieżą gimnazjalną ze Szkoły Szkół nr 8 przy ulicy Nabłonie. A witam również mieszkańców, którzy dzisiaj pojawili się na sesji. I otwieram 27. sesję Rady Dzielnicy 6. Donowice. Przedstawiam projekt porządku obrad. Punkt pierwszy, ustalenie porządku obrad. Punkt drugi, przyjęcie protokołu sesji 26. Punkt trzeci, opinia w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, budowa kortów tenisowych z zadaszeniem i budowa boiska sportowego wraz z zapleczem przy ulicy Zarzecze 124A, druk numer 224. Punkt czwarty, zmiana na liście zadań priorytetowych na rok 2013, druk numer 239. Punkt 5. Opinia w sprawie uznania za pomniki przyrody Wiązu Szczypułkowego rosnącego na terenie 96 miasta Krakowa przy ciągu Minówki Królewskiej, druk nr 240. Punkt 6. Przyjęcie sprawozdania z działalności zarządu dzielnicy 6 w roku 2012, druk nr 238. Punkt 7. Oświadczenia i komunikat. Szanowni Państwo, zarząd wycofał z porządku obrad projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, budowa kortów tenisowych z zadaszeniem i budowa boiska sportowego wraz z zapleczem przy ulicy Zarzecze 124A, druk nr 224, który miał być rozpatrywany w punkcie trzecim porządku obrad. Projekt uchwały został wycofany z uwagi na to, że zgodnie z informacją otrzymaną z Wydziału Architektury i Urbanistyki minął termin składania opinii przez Radę Dzielnicy. Wszyscy Państwo radni otrzymaliście dwa pisma do skrzynek. Jedno odpowiedź na zarząd dzielnicy z prośbą o prolongowanie terminu złożenia projektu uchwały, a drugie, które Rada Dzielnicy otrzymała, to jest pismo odpowiedź na zapytania pana Wiliniego. A będziecie się mogli Państwo z tymi pismami zapoznać. Przepraszam panie przewodniczący, czy w tej sprawie można zabrać głos teraz? Już za chwilkę. Za chwilkę. Ponadto do chwili obecnej wpłynęły do mnie trzy wnioski o wprowadzenie uchwał do porządku obrad dzisiejszej sesji z odstąpieniem od wymaganego 10-dniowego terminu złożenia projektu uchwał na ręce przewodniczącego Rady Dzielnicy. Podstawa prawna, paragraf 19, ustęp 5. Czy są inne propozycje do porządku obrad? Nie widzę innych propozycji. Zanim przystąpimy do głosowania wprowadzenia nowych projektów uchwał do porządku obrad, bardzo proszę pan Łukasz Glin chciał zabrać głos w tej sprawie, tak? Dziękuję bardzo. Chciałbym zabrać głos w sprawie wycofanego druku, o którym mówimy. Po pierwsze, muszę przyznać, że ze zdziwieniem zobaczyłam, że pismo, które kierowałem ja jako radny, nie przez biuro rady, zostało, odpowiedź na to pismo została, jak rozumiem, otwarta i przekazana w formie kopii do wiadomości wszystkich radnych. W główce pisma jest jasno napisane, do kogo jest skierowane to pismo. Nie było ono ani wystosowane przez radę, ani też w odpowiedzi nie jest rada jako całość zawarta. To jest pierwsza moja wątpliwość w temacie. Druga sprawa. Pan przewodniczący był uprzejmy powiedzieć, iż powodem wycofania druku 224 jest fakt, iż minął termin, a pragnę Państwu, i to być może i będzie też jakaś okoliczność w dyskusji
nad przyjęciem sprawozdania z działalności zarządu. Pragnę Państwa poinformować, już na poprzedniej sesji, gdybyśmy wydali opinię, byłaby ona po terminie, ponieważ dokumentacja została odebrana 5 marca. Mamy 2 tygodnie, jakby nie liczyć, sesja marcowa odbywała się już po tym terminie. To świadczy, proszę Państwa, o tym, jak my, radni, sami rysujemy swój obraz w organach miasta. Cały czas mówimy o tym, że należy wzmacniać głosy rad dzielnic, należy dbać, aby miały jak największe środki i dysponowały jak największym zakresem kompetencji. A takim postępowaniem, mam nadzieję, że przypadkowym, no strzelamy sobie troszeczkę gola do własnej bramki, ponieważ nie dość, że nie wydajemy opinii, czyli pozbawiamy się pewnego instrumentu, który zarządzeniem prezydenta miasta Krakowa został nam przekazany. No a po drugie, jeśli nie wydajemy opinii w terminie, to jest ona bezwartościowa, mimo i tak słabej wartości opinii do WZ-ek, dotyczące zabudowy wielorodzinnej, czy inwestycji ulicy PS, z jaką mamy tutaj do czynienia. Tyle w tej sprawie. Oczywiście wycofanie jest w tych okolicznościach zrozumiałe. Natomiast podkreślam, no jest to tak naprawdę wycofanie się z tych instrumentów, które nam zostały przekazane. Inne dzielnice po prostu zwołują czasem w miesiącu dwie sesje. To rozwiązuje ten problem. Jeśli w tym temacie już nie będziemy pewnie debatować, to jeśli Pan Przewodniczący pozwoli, jest tutaj przedstawicielem mieszkańców ulicy Justowskiej, a więc bezpośrednich sąsiadów tej inwestycji, i chciałbym również zabrać głos, jeśli Pan Przewodniczący. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Nazywam się Jan Kozień, mieszkam w dzielnicy 6 Bronowice. Ja rozumiem, że tutaj panowie radni, których mam tutaj z Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, z Krzysztofem Panem Dudem, Dzierżak, Kędzior, Kozik, Kucharczyk, Niemczyk, Nowak, Smok, Sroczyński, Wyrowiec są, prawda, na sali, prawda, także do nich akurat to dociera, o czym, prawda, chciałem poinformować. Informuję Państwa nie tylko od siebie, bo jest nas tutaj tylko tak mała liczba osób, ale od tych wszystkich, którzy mieszkają na Justowskiej, jak również innych mieszkańcach dzielnicy, zwłaszcza po osiedla, prawda, Zarzecze. Również w imieniu przyjaciół, rodzin, znajomych, że nie jesteśmy tylko waszymi sąsiadami, ale również waszymi wyborcami. I proszę o tym nie zapominać. I również chciałbym wam przypomnieć, może jest to nieładnie, że jeżeli będziecie podejmować uchwały przeciwko, prawda, bo dzielnica to nie jest normalnie, to nie są budynki. Dzielnica to są mieszkańcy dzielnicy, to są ci, którzy tu mieszkają, czyli bardziej wyborcy. Więc uważam, że podejmowanie uchwał przeciwko swoim wyborcom, przeciwko mieszkańcom, prawda, dzielnicy, nie jest sprawą, prawda, odpowiednią i należy się będzie również spodziewać odpowiedniej naszej reakcji w następnych, prawda, wyborach, że ta nasza, wasza kampania wyborcza będzie przeciwstawna w naszej, która będzie miała zupełnie, prawda, inne cele. I teraz jeszcze, ponieważ było spotkanie wczoraj, prawda, komisji tej, o której wspomniałem wczoraj, to chciałbym się tylko zapytać, bo tam było padło stwierdzenie, że grupa przykaczy, prawda, z ulicy Justowskiej, czy tutaj z Zarzecza, nie będzie torpedowała powstania, powiem czego, bo tutaj może nie wszyscy wiedzą, to chciałem powiedzieć, że chyba Państwo znacie, ile mieszkańców ma Kraków, wiecie, ile ma nasza dzielnica, to jest raptem chwili tylko 22-23 tysiące, prawda, mieszkańców, to jest, prawda, niewielkie miasteczko, a w zasadzie, jeżeli to zrobimy, to nie dla milionów, tylko dla niewielu osób. Teraz druga sprawa. Jeszcze jedna. Byliśmy u Pana Skrzypka i rozmawialiśmy w tym temacie. Wszyscy jednogłośnie zgłosiliśmy taki postulat i zgadzamy się, wybudujcie tutaj, prawda, korty, niech one, prawda, powstaną, tylko my nie chcemy tych nieszczęsnych 9-metrowych, prawda, balonów. Zróbmy sobie eleganckie, prawda, boisko rezerwowo, ona nam nie przeszkadza, bo jak przeleci piłka, to odrzucamy, wybiją szybę, to albo wprawiamy, albo dogadujemy się z piłkarzami, tutaj siedzą piłkarze, prawda, również jako nasi radni, to wiedzą, że my szanujemy, prawda,
piłkę i inne, prawda, dyscypliny sportu, więc jesteśmy za. Natomiast balony, prawda, i 12-metrowe, drodzy radni, panie przewodniczący, słupy, na których jeżeli Bronowianka otrzyma zgodę, to przecież ona nie ma na to pieniędzy, tak nam pan Skrzypek powiedział, tylko ona sprzeda tą zgodę, którą, że tak powiem, dostanie jako klub sportowy inwestorowi zastępczemu, więc w związku z tym ten, który, sponsor, który dostanie, to jeszcze pan Skrzypek to może o tym nie wie, będzie musiał od tego zapłacić podatek jako od darowizny, więc zapłaci za niego ten sposób. Niech już mu też będzie, prawda, że poniesie większe koszty. Natomiast co ten sponsor będzie robił? On będzie chciał to maksymalnie, prawda, wykorzystać, żeby te pieniądze, które włożył, prawda, w ten cały interes, nazwijmy to, odzyskać jak najszybciej. No i a resztę to możemy sobie, prawda, dośpiewać. Więc jeszcze, jeżeli ktoś mi mówi, że są jak, że to są wszystko, mieści się, prawda, w prawie, że to są przepisy prawne. No nie będę tutaj uczył, zwłaszcza radnych, bo dla nich konstytucja jest znana, prawda, jak papież, jak pacierz, prawda, w której pisze wyraźnie, że czynnik społeczny jest zapisany w konstytucji, więc miejcie również to pod uwagę, że głos społeczeństwa, nasz głos, waszych wyborców, waszych sąsiadów powinien być, prawda, brany pod uwagę. Dziękuję. Ja mogę się tutaj tylko dołączyć do głosu poprzedniego do pana radnego, który jest przedstawicielem mieszkańców. To nie jest taka, mogę tylko powiedzieć tyle, to nie jest pierwsza sprawa, która jest, nie wiem, czy w tym momencie, czy świadomie, czy nieświadomie zawalona przez zarząd, dla mnie jest niepojęte, że zarząd takie rzeczy nie wiedział, jak ten termin, którego należało dotrzymać. Natomiast rzeczywiście chyba tutaj, mam nadzieję, jest sprawdzi zasada, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Mam nadzieję, że wzmocni nas to, że po prostu ci, którzy są winni zawalenia tej sprawy, po prostu no, podniosą konsekwencje w następnych wyborach. Wyborcy pokażą, co po prostu o tym myślą. To tyle. I no, przy okazji się zaktywizujemy. Tak, dziękuję. Czy ktoś chciałby zabrać jeszcze głos w tej sprawie? Tak, tak odniosę się krótko do wystawianych zarzutów i znowu jakby po raz kolejny nieprawdziwych i niesłusznych, ale to, no, no, trzeba jakoś to przecierpieć, nie ma innej rady. Po pierwsze, jeśli chodzi o kwestię terminów, zdarza się tak, że Rada Dzielnicy, to nie tylko nasza, ale i inne, nie zdążą z terminem jeden, dłuższy, nawet do tygodnia i nikt o to kopi nie kruszy, nie ma takiej możliwości i często po uzgodnieniu, wiadomo, kiedy jest sesja, wiadomo, że ta opinia będzie, że tak będzie uwzględniona, aczkolwiek ona nie jest obowiązująca. Wydział Architektury nie może posiłkować się opinią. Pozwolę sobie odczytać, żebyście Państwo mogli zrozumieć całą sytuację. Negatywna opinia właściwie Rady Dzielnicy nie stanowi podstawy do wydania decyzji odmownej. Nie mówimy nawet o powiedzmy pozytywnej, kiedy my byśmy się, tak jak chcieliśmy wydać pozytywną opinię na że tak powiem, budowę tych kotów, powiedzmy, to nawet jak byłaby negatywna, opinia właściwie Rady Dzielnicy nie stanowi podstawy do wydania decyzji odmownej. Nie ma charakteru wiążącego, a brak opinii nie stanowi naruszenia prawa powszechnie obowiązującego, w związku z czym nie może skutkować wadliwością wydanej decyzji administracyjnej, zaś niewydanie opinii przez Radę Dzielnicy w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentu do opiniowania nie wstrzymuje dalszego biegu sprawy i traktowana jest jako rezygnacja z zajęcia stanowiska w sprawie. Dodatkowo, jak wynika z paragrafu 4 ust. 3 wyżej wymienionego zarządzenia, wydawanie opinii przez Radę Dzielnicy nie może powodować wydłużenia czasu trwania postępowania administracyjnego. Nie może również stanowić powodu do niewydania decyzji ulicy B w terminie określonym w artykule 52 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, to jest w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji. I chcę powiedzieć tak, rzecz może stała się no, niezręczna, bo tak jak mówię, zarząd podjął decyzję pod wpływem dyskusji z mieszkańcami z państwem o wycofaniu tej uchwały z porządku obrad i to była suwerenna decyzja zarządu w tym czasie. Może ona była dobra, może ona była teraz z punktu widzenia wydłużenia się tego terminu i braku zgody na przeciągnięcie całej procedury o następne 3 tygodnie, prawda, niesłuszna, ale przepraszam bardzo. Pan tu mówi o łamaniu prawa, a Państwo jako radni, Pan jako radny nie korzysta z Pana uprawnień. Pan mógł w tym momencie w trybie nagłym zgłosić swój projekt
o wydaniu negatywnej opinii w sprawie warunków, znaczy celu publicznego, ustalenie warunków celu publicznego, mogło to być głosowane, mogła Rada podjąć decyzję. I wtedy dopiero dawaliśmy szansę przekonania się Państwu zresztą, jak radni zagłosują. Jak radni zagłosują. Tak się wydarzy, że ja w tym czasie pewnie nie byłem, może bym podał pod pomysł taki, ale to Państwo znacie statut, Państwo znacie procedury i Państwo musicie umiejętnie korzystać z tych narzędzi. Narzędzi. A zarząd po prostu, widząc, że jest konflikt, widząc, że jest jakiś problem, no podjął wydaje się słuszną decyzję. Mało z tego, chciałbym Państwa zapytać, jeżeli już jesteśmy przy tym punkcie, od kiedy Pan, Wasz przedstawiciel, że tak powiem, jako radny, dowiedział się, czy wiedział, wszedł w kontakt z Państwem? Dzień przed sesją odbyła się komisja zagospodarowania przestrzennego i pytałem, przewodniczący pytał, czy są przesłanki ku temu, żeby powiedzmy nie procedować, czy są ten. 4 razy było zadane pytanie panu, panie Łukaszu, czy pan coś wie, a pan tylko mówi, a państwo nic nie wiedzą, pan nam nie powiedział, że jest protest mieszkańców i to jest nieuczciwe podejście. Nic nam pan nie powiedział na sesji, nie przedstawił pan, jest protest mieszkańców. Mieszkańcy są niezadowoleni. Bardzo proszę Państwa o przeanalizowanie tego, poprosić mieszkańców na komisję planowania przestrzennego. I wtedy byśmy dyskutowali z Państwem i być może sytuacja byłaby inna i dzisiaj byśmy na ten temat nie rozmawiali. Spotkaliście się Państwo z prezesem Bronowiakiem, słuszna droga, bo tylko na zasadzie konsensusu, dogadowania się tych rozmów, po prostu się pewne rzeczy ustala. Następna rzecz, niezależnie od tego, ja nie wiem, czy Państwo dostaliście, bo byliście stroną, a jak jest się stroną, no to wiadomo jest, że powiedzmy będzie podejmowana uchwała, tak? Nikt nie przyszedł ani na dyżur do mnie, ani na dyżur innych członków zarządu. Czyli jednym słowem milczenie jest jakby zgodą. Nikt w najśmielszych myślach, oczekiwaniach nie przypuszczał, że Państwo będziecie niezadowoleni w tym momencie. A tak jak mówię, dzień wcześniej przed sesją była komisja i Pan Łukasz milczał jak grób. Bardzo proszę Pana. Panie Przewodniczący, ja myślę, że ja powiem w imieniu mieszkańców i stron zainteresowanych, bo graniczymy razem z inwestycją. Nam już nie chodzi o merytoryczną postawę i o wiedzę radnych. Bo to Państwo, jak Pan Przewodniczący powiedział, znacie statut, znacie przepisy i Wy się w tym obracacie, Wy podejmujecie decyzję. To nie chodzi nam o to, czy decyzja była podjęta w terminie, czy nie była w terminie. Sprawa była podejmowana na ostatniej Radzie. Radę prowadziła Pani Wiceprzewodnicząca. Ale nie o to chciałam powiedzieć. Nas na dzień dzisiejszy, im znamy całą procedurę załatwiania tej inwestycji, korzystania z celu publicznego, tak, bo to jest inwestycja na cel publiczny. Rozmawialiśmy już z przedstawicielem ZIS-u, jutro mamy spotkanie z Panią Wiceprezydent. Jesteśmy z profesorem Majchrowskim na rozmowę też niebawem. Także my sobie po prostu jesteśmy już poinformowani przez Wydział Architektury, że przysługuje nam prawo do odwołania się do kolegium odwoławczego. My tą procedurę całą znamy. Jedyne, co nas oburza ze strony radnych na dzień dzisiejszy, to to, że radni zasiadający w Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska traktują nas tak strasznie niepoważnie, że nasz cel i my jako wyborcy, i jako lokatorzy, i mieszkańcy tej dzielnicy jesteśmy pomijani, wręcz ja się czuję jako wyśmiana i mało ważna, bo inwestycja jest ważniejsza. Ja mam pytanie, umowa z klubem zostanie zawarta na 10, lat, ale za 10 czy 30 lat ja nadal będę tu mieszkać. Mam do Pani pytanie, Proszę. Nie byłem na tej sesji. Czy ktoś na tej sesji Panią wyśmiał z radnych? Ja nie mówię o tej sesji, ja mówię o wczorajszym posiedzeniu komisji, Panie Przewodniczący. A skąd Pani to wie? Dostałam informację. No to ja Pani bardzo gratuluję i Państwu bardzo gratuluję takich informacji, które są pomówieniami i skandalem. Przepraszam bardzo, to w takim razie czy mogę poprosić o scenopis ze wczorajszego posiedzenia, abym mogła sprostować słowa swoje? No, moja droga Pani, nie ma scenopisu, nie ma czegoś takiego, to po pierwsze. Po drugie... Może nie ma.
Nie będziemy rozwijać tego tematu. Czy komisje nie są protokołowane? Są protokołowane, ale nie będziemy teraz robić wykładu dwugodzinnego na temat taki, jak prowadzić się protokoły. Proszę sobie przyjść do siedziby Rady Dzielnicy, popatrzeć protokoły. Są to dokumenty jawne, tak samo jak i można odsłuchać wszystkie posiedzenia, ale sesji, prawda? Możliwe, może będzie trzeba jednak nagrywać, chociaż ja wiem, że niektórzy z Państwa nagrywają, może Pan Łukasz ma nagrania. Może ma nagrania, to Pan był orędownikiem tej sprawy. Panie Łukaszu, bardzo Pana przepraszam, w takim razie bardzo Pana przepraszam. Panie Przewodniczący, jedno zdanie. Dobre wychowanie Pana Skrzypka i zarządu normalnie Bronowianki, dobre wychowanie i dobry obyczaj powinien być taki, że jak się robi taki zamiar, że będziemy tu budować 9-metrowe balony, zasłonić i równie dziadostwo, to się zaprasza normalnie takich jak ja, pachołków czy jakichś innych, żeby z nimi porozmawiać. Ja nie mam do Pana pretensji, Panie Słowo. Natomiast ponieważ Pan Skrzypek tego nie zrobił, więc byśmy przyszli do radnych, do Was, bo Wy jesteście naszymi radnymi. Dziękuję. Ale proszę zwrócić uwagę, co się wydarzyło, naprawdę. Jeśli powstał pewien błąd, tak? Powstał pewien błąd, ale proszę zwrócić uwagę, zarząd wycofał tą uchwałę, tak? Dał sobie czas, no popełnił błąd, dobrze, no może głowy polecą, no nie wiem, w następnych wyborach, ale proszę zwrócić uwagę. Była dyskusja, nikt Państwa nie obrażał, został wycofany projekt, wystąpiłem z oficjalnym pismem, czy uda się prolongować termin. Nie udało się. Jest tutaj jeszcze, ja przy Panu Łukaszu udostępnię Państwu odpowiedź, którą otrzymał na pismo, które skierował do Wydziału Architektury, bo można powiedzieć, że po przeczytaniu tego pisma Państwo też będziecie ekspertami. Ja się z tego pisma wiele nauczyłem. Bardzo wiele się nauczyłem. Tu wszystko pisze, że nawet to, co tam jest, jak to jest cała procedura ICP robiona, że na pewne rzeczy nawet, tak jak tam Pan Łukasz wspominał, że koszt działek się obniży, że może będzie tam światło nawet zasłonięte, czyli stoi. Na tym etapie nie ma znaczenia. Dopiero na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Wtedy dopiero Państwo dostajecie jakby mocniejsze umocowanie. Ale ja mówię, stało się jak się stało, no staramy się, teraz tak, bo do czego chcę, ja odwrócę to. Bo ja uważam, że jak jestem radnym z danego okręgu, to pierwsze, jeżeli dostaję informacje, czy wiem, bo tutaj dostajemy informacje, one są rozsyłane, to pierwsze idę do mieszkańców, mówię, proszę, jest posiedzenie zarządu, jest posiedzenie komisji. Państwo powinniście przyjść na posiedzenie komisji, nie byłoby tego tematu na sesji prawdopodobnie, bo żebyście zmienili werdykt na negatywną opinię. Po prostu nie mieliście szans zaistnieć. A ja też, nie da się tak na takiej zasadzie, że powiedzmy, nie wiem, ja jako przewodniczący czy zarząd będzie wszędzie sprawdzał, czy każdy ze stron otrzymała, powiedzmy, powiadomienie o postępowaniu o WZ-ki. To jest rola, uważam, radnego i na tym chciałbym, żebyśmy tą dyskusję dzisiaj zakończyli, a Państwu życzę tego, żeby w porozumieniu, ja się prezesem, z zarządem klubu Bronowianki znaleźli takie rozwiązanie i taki program, który nie wyhamuje jakby może rozwoju tutaj klubu sportowego, a zarazem Państwo będą usatysfakcjonowani jako sąsiedzi. Panie Przewodniczący, może to, co Pan powiedział, bo ja nie chcę Pana stawiać ani zarządu tutaj pod ścianą, absolutnie nie taki jest nasz cel, nie po to, żeśmy tu przyszli. Może na tablicach tych, które tutaj są po osiedlach, po Wronowicach, pod sklepami, może można by to, co Pan powiedział, wywiesić, bo nie każdy ma internet, nie umie się każdy nim posługiwać, a tak to by idąc do sklepu, czy cholera do kościoła, by sobie to przeczytał. Druga, ja tylko jeszcze jedno i to jest właśnie temat, o którym będziemy jutro z Panią Wiceprezydent rozmawiać w Krakowie. Dzisiaj urzędnik za podjęcie, urzędnik nieradny, prawda, za podjęcie błędnej decyzji, która narazi Skarb Państwa albo budżet, prawda, miasta na jakieś straty, ponosi za to finansową odpowiedzialność. I taka już
I to jest taki przepis. I my będziemy zwracać, i mamy swojego przedstawiciela, że tak powiem, prawnego, do sądu. Jeżeli wygramy to w sądzie, a prawdopodobnie wygramy, a jeżeli nie, to Strasburg jest nie znowu za daleko, to będziemy się domagać odszkodowań, dlatego że wszystkie nasze nieruchomości tracą sporo na swojej wartości. Nie mówię ile. Nie mówię ile. I to nie jest korzystna inwestycja dla klubu, bo my nie chcemy, żeby tutaj ten klub upadł, prawda? Ja wiem, jaka jest historia, prawda, tego klubu. Tu trzech chłopów bronowickich w 1935 roku dało po dwie morgi swojego pola i dlatego jest bronowianka. Więc w tym jest cały temat. Nie chcę tutaj Państwu więcej głowy tym zagrać. No. Dziękuję. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu. Panie Przewodniczący? Nie, przechodzimy do kolejnego punktu. Panie Przewodniczący, ale przepraszam, ale nie chciałem usłyszeć. Wybór niech Pan mówi coś innego, tak? Jeszcze zgłaszamy się osoby do dyskusji, tak? Nie wyczerpaliśmy swojego czasu. Ja kolega chciał zabrać głos, jeszcze też chciałem zabrać głos. Bardzo proszę, Panie. Dwie kwestie. Panie Przewodniczący. Błagam Pana, ja tylko potrafię. Zawsze rozmawiamy o temacie, a nie o osobach, które ten temat podejmują. O to Państwa i Pana proszę, bo to jest bardzo nieprzyjemne i po prostu prowadzi do dyskusji zupełnie niemerytorycznych, których już tutaj świadkami byliśmy. Druga sprawa. Ta sprawa nie ujrzałaby światła dziennego, gdyby nie to, że mieszkańcy otrzymali ode mnie informacje wraz z projektami, wraz z mapami. Gdyby nie przyszli na spotkanie, co podkreślam, stanowisko mieszkańców jest jednoznaczne. Nie ma tak, że połowa jest przeciw, połowa jest za. Sytuacja była jednoznaczna i ja jako radny czułem się w obowiązku, aby tą sprawę pilotować i tę sprawę dla mieszkańców prowadzić. Tak będę robił, więc nie mam wątpliwości, że że protest mieszkańców jest zasadny, słuszny, co zresztą w 7 punktach w poprawce podczas poprzedniej sesji umieściłem. I kolejna sprawa, ja nikomu nie zarzucam łamania prawa, jak Pan Przewodniczący powiedział, mi tylko chodziło o to, że już na poprzedniej sesji przekroczyliśmy termin 2-tygodniowy. Dziękuję. Myślę, że Panu wyjaśniłem tą sprawę, natomiast moja ocena jest inna, odmienna. Pan sobie z tym problemem nie poradził. Bardzo proszę, Pan Przewodniczący. Panie Przewodniczący, to tutaj kieruję w ogóle do zarządu. To jest kwestia znowuż polityki informacyjnej, która szwankuje, za którą jest odpowiedzialny zarząd, a nie poszczególni radni. Pan zrzuca winę na kolegę radnego. Państwo potwierdzili, że byli Państwo przez radnego poinformowani, ale przez zarząd nie. Czy zarząd w ogóle w tej sprawie rozmawiał w międzyczasie z mieszkańcami? Jaka była Pana inicjatywa? Chciałbym usłyszeć odpowiedź na to pytanie. Czy jeszcze ktoś chciał się poszukać? Ja ze swojej strony powiedziałem wszystko. Przepraszam bardzo. Proszę Pani Radna Małgorzata Soczyńska. Zainteresowany Pan Radny z okręgu jest tutaj odpowiedzialny za tablicę u zbiegu ulicy Machaja i Justowskiej, na której był zobowiązany wywiesić taką informację, czego nie uczynił. Ale nas poinformował na piśmie, więc nie wczoraj. Szanowni Państwo, ja już zamykam dyskusję. No to jest przerzucanie, jak już powiedziałem, dochodzimy do jakiejś dziwnej sytuacji. Po to Państwo wybrali radnego, żeby o takich sprawach informował. Jako przewodniczący mam całą dzielnicę i mam po pierwsze 21 radnych, którzy tworzą jakiś zespół. Po drugie mam też szefów komisji. Ale obowiązkiem radnego uczestniczy w sesjach, uczestniczy w posiedzeniach komisji, otrzymuje wszelkie materiały. Ja jak otrzymuję, u mnie jest sprawa dotycząca moich mieszkańców z mojego okręgu, to tak jak Pan Łukasz, biorę, idę, przekazuję, organizuję spotkania i mówię, zapraszam na komisję, zapraszam na sesję, bo różnie może być, że taka sprawa potraktowana. Proszę znaleźć argument i przekonać radnych. Bo tu jest kwestia tylko na przekonaniu radnych do jakiejś propozycji. I tylko tyle. Natomiast rzucanie odpowiedzialności na zarząd i na przewodniczącego czy zastępcę jest dla mnie śmieszne. No, przepraszam. Nie uzyskałem odpowiedzi, jeśli mogę poprosić, to bym poprosił o tę odpowiedź. A poza tym to statut decyduje, kto odpowiada za politykę informacyjną, a nie jakieś tam inne rzeczy. Polityka informacyjna jest robiona
nie powiem, jedna z najlepszych ze wszystkich rad. Mogę to śmiało powiedzieć. Proszę wejść na stronę, proszę, jeśli chodzi o stronę, pojawi się teraz Facebook, na bieżąco jest Gazetka Bronowicka, można powiedzieć, jestem wdzięczny zazdroszczą na tej gazetki. Także ja nie chcę wchodzić w takie szczegóły. To jest to, co pan mówi, po prostu mówi pan cały czas z uporem maniaka na każdej sesji nieprawdę. I aż już się nie chce tego słuchać, tak? A czym tym większa pana aktywność jest w momencie, kiedy są mieszkańcy, czy jest młodzież, prawda? Lub kiedy Fundacja Stańczyka, prawda, filmuje sesję. Wtedy państwo się tak uaktywniacie, tylko jeżeli chodzi o pracę, to tego nie widać. Panie przewodniczący, to nie są mieszkańcy z mojego gminy, proszę. Nie, to był pan szuka argumentów. Przechodzimy, szanowni państwo, do głosowywania wniosków. Do porządku obrad. Pierwszy wniosek o wprowadzenie pod obrady projektu uchwały w sprawie przystąpienia Rady Dzielnicy Szóstej Bronowice do udziału w pilotażu budżetu partycypacyjnego pod nazwą Dzielnice się liczą, zainicjowanego przez Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska oraz Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych, druk nr 241. Bardzo proszę, przystępujemy do głosowania. Pan Łukasza, poproszę o przeliczenie głosu. Kto z pań i panów rady jest za przyjęciem wniosku, chce podnieść rękę do góry, a pan Łukasz przeliczy głosy. Bardzo proszę wyraźnie rękę podnosić do góry, żeby pan Łukasz się nie pomylił. Ja poproszę jeszcze raz, bo na zmianę. Kto jest za, bardzo proszę podnieść wyraźnie rękę do góry. Dziękuję. To jest przeciw. Nie widzę, kto się wstrzymał. Również nie widzę. Zgadza się. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie trzecim porządku obrad, czyli miejsce wycofanego projektu uchwały. Dobrze, przechodzimy do kolejnego wniosku. Wniosek o wprowadzenie pod obrady projektu uchwały w sprawie realizacji Parku Miejskiego Mynówka Królewska, druk nr 242. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wniosku, proszę podnieść rękę do góry, a pan Łukasz przeliczył głosy. 15. Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? Nie, nie, jeszcze raz. Bardzo proszę państwa o spokój. Panie Adamie, głosujemy. Kto z pań i panów rady jest za wprowadzeniem tego wniosku do porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki do góry. Siedemnaście. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Na podstawie głosowania stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 7 porządku obrad. Przystępujemy do głosowania wniosku o wprowadzenie pod obrady projektu uchwały w sprawie uwag do zmiany studium uwarunkowań kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa, druk nr 243. Głosujemy. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wniosku? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Na podstawie głosowania stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 8 porządku obrad. Punktem 9 porządku obrad będą oświadczenia i komunikaty. Czy są jeszcze jakieś inne propozycje do porządku obrad? Nie widzę. W takim razie stwierdzam, że po uwzględnieniu poprawek porządek obrad został ustalony. Przechodzimy do